Oh, that's a good moment. No tu na ochronę, żeby... No my nawet nie wiemy, ja tu nie wiem. To waszego numeru nie znacie. Nie. Panie, to jest zakład na pracy. Jak na chustce jest napisane, niech tam coś... No pan tam na... Ale to co to dzisiaj, ale tego rozumiem nie odbieracie dzisiaj, tak? Nie, już koniec. Wiecie, pan dyrektorki, pan rozumie to czy nie? No tak, no dlatego przywiozłem. No ale mnie jakby pan to dawał przykładowo, mnie ja bym tego w życiu nie przyjęła. W życiu. Bo ja się z dyrektorką widziałam i dyrektorka by mi powiedziała, pani Jolu, bo jest coś do odebrania, dla mnie przywiezie kurier. Ja nic nie powiedziała i wyjeżdżała tędy, ja nie powiedziała nic, nie powiedziała nic, to chyba dyrektor chyba sklerowy nie ma, panie. Ale dobra, to jest jakiś przekręt, bo ochrona kłóciła, no, wybrano ja ochronę, to jest... Ta jest przekręt. Na kurce jest numer. No ale dyrektorka by coś powiedziała, że ma coś. No to widocznie nie przekazała ta recepcjonistka. No to nie ma. Wie pan co, recepcjonistka ta co siedzi... Tu, no. To ona przekazuje, ale wszystko. Pan to nawet sprawy nie zdaje. No, dobra. Pan nawet sprawy nie zdaje. To, ale to co, chociaż... Przepraszam pana, bo mu się nie znowu. A co, nie podpiszecie mi, nie, to nie odebrane? Nie, nic nie będziemy. No, ale to mnie zwolnią, tylko klient mnie podskarży, że nie byłem w ogóle tu. Bo muszę to teraz ciebie kazać. Niech pan powie w ten sposób, że pana w ogóle nie chcieli przyjąć tego, dlatego, że powinien mieć pan identyfikator. Okazać się. I ono, a ja się przepisy to reguluję. Widzi pan? Identyfikator, ja mam mieć. Muszę mieć ja wożąc komuś rzecz, czy to na list, czy to prywatnie, mam mieć identyfikator. No to jest panie, głupota, to mnie też się, przywożą. Komunę wprowadzacie. Ale to dziękujemy panu. Sensu, ale nie, to wy gadacie bzdury kompletnie. Jak to nie ważne? Ważne, że pan mówi. No to ja. Do widzenia. Przywiezie mi ktoś coś i nie wiadomo co, ja to odbierę, a później mi przyjdzie, tu ma pan zliwy, tu ma pan świadectwo jakieś. No dla pan jest poważny. Ale też pan pozamykamy bramę, wszystko chodzi. Ale to co to ma za znaczenie? No jest, bo się zużywa, no to, że poszarpane. No. Dobra, dziękujemy panu, nie przyjmujemy, proszę opuścić się. No dobra, to nie przyjmujecie, ale chociaż podpis jakiś, z jakiego powodu. No ale jak może panu podpis zdać, na co pan jest niepoważny? No, że nie przyjęty, no. Taka adnotacja. Mówimy panu. Aha, no. Ja panu złożę autograf, a za jakiś czas mi przyjdzie. Nie, ja nie chcę, pan to weźmie, kurwa, wypierdoli za przeproszeniem, a mnie przyjdzie za jakiś czas, że mam kupę kasy do płacenia. Wie pan co? To niech pani pożyczy ten długopis, ja sobie zapiszę, że o tej godzinie. Pan nawet długopisa nie ma, kurier nawet długopisa. Tak, nie ma. To jest, kurwa, niepoważny. Już tego, co panu powiem. No, kurier bez długopisu, no. Siostrze z ochrony, mo. No tak, no, żeby mnie nie okradli. A co to, co was obchodzi, jak dobra, ja jestem uprawę? Robię panu, swoje, doręczam, teren. To jest bez sensu. Wy szukacie po prostu jakichś... No. Panie, ja złożyłam, tak, no. Ja złożyłam jeden podpis i niesłusznie no musiałam dobrze, 3000 no, zapłacić. Dobra, mi te karety zapłaci, no, będą płacić jeszcze raz za wasze te... No. Bo ja tego nie rozumiem, co ale nie macie w tej czy pan rozumie, czy nie, my mamy tutaj zajęcia, nie będziemy z panem... Ale to przecież szukał pan numeru telefonu do magazynu, on odbierze to. Powiedzieliśmy krótko? Panie, telefon jest na pan to, chce pan dupie spokój, zabrał się i jechał i powiedział się swojej firmie, weźcie mnie, ubierzcie kurwa na kuriera, dejcie mi identyfikator, wtedy mnie zakład puści. A jak, identyfikator to muszą mieć wasi ludzie, a nie firmy pod stroną. Ale wy też musicie mieć. No ale wy też musicie mieć. Ja będę puszczał byle. Panie, do mnie kurier przyjechał, do domu przywiózł mi, pokazał mi identyfikator, pokazał mi wszystko, bo mi coś przywiózł. Nie, wiecie, ale ja się nie bawię w ten szybko jeszcze korporacji. Aha, no to jak się pan no to nie bawi... No to ale wychodź pan, bo to jak się pan nie to nie bawi, no to... A co ma pan na myśli, że nieprzyjemność? Nie będziemy mieć nieprzyjemności. No. I my też chcemy pracować, i ja tylko się pan... To proszę bardzo, no właśnie no, może pan dzwonić po policję. Ja? Ktoś wam pokaże. Pan z Katowic na rowerze jeździ, tak, właśnie ta firma pana jest naprawdę. Ale to ja sobie robię. Dobrze, to jest moja sprawa. Nie pani sprawa, jak ja pracuję i co robię. To mnie to nie interesuje, tylko że wie pan.
Chodź, weź mnie przyjmie. Dzwońcie, dzwońcie. CPS-iemy się. No. Dobrze, już, już się spakuję to, dobra? Dobra, co pan wyciąga? No, żebyście widzieli. Ja nie muszę nic widzieć. Wie pan co, takich dokumentów podrobionych to jest tyle. No to już jest oszczerstwo, to jest oryginalne pismo CPS. Dlatego mówię panu, które się daje spółką miejską. Ja musiałam niesłusznie płacić 3000 musiałam spłacić. A po co to jest? 3000 musiałam spłacić. A co ma pan do sobie? Bo naprawdę nie chcę dać, że wiele. O, to na to nie chcę. Ale kurde. Niech pan da numer do tej firmy pana. No już, 509. Ale nie będziemy nigdzie dzwonić. 509-906-510. Ale proszę zadzwonić. Ma pani zajęcie? Ma pani zajęcie? Nie, wychodź, wychodź, bo... Nie będziemy nigdzie dzwonić. No ale co się nie dzwonić. Jutro też jest. Muszę przyjechać tu na 2 godziny wcześniej. No ale nie mogłem i było ustalone wszystko z góry. Nic nie wiem. Że przyjmuję, a wy robicie problemy, no. Biuro pracuje za 16. No to jest. Nam płaci Cebi. No Cebi, no dobrze, no to. To nam płaci.